Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Sagę. No i w dzisiejszym odcinku, no co? Idziemy do sztolni, naklepać kilku pełzaczom. Myślę, że się zawiesiła już lament. Dobra, no to nie ma co tutaj zbyt to kombinować, tylko po prostu powalczymy z tymi cholerami. Chodź tutaj. No bo obrażenia już takie solidniejsze bijemy. Jakby tak porównywać wczoraj. Fuh, jakie wczoraj. Żuwaczki i ten. Pajęczyna, w sumie mogłem się nauczyć tego wcześniej wydobywać. Tak miałby trochę surowców więcej, co? Okej. Ninja. Mam nadzieję, że tamte nie są, że są te mniejsze wersy, które mają większy zasięg ataku. Bo były naprawdę ciężkie te pokonania. Bo w sumie, dobra, fakt, jestem silniejszy, mam lepsze posługiwanie się bronią jednoręczną. Ale dalej nie mam jakiegoś porządnego pancerza, nie? Właśnie, w tym wszystkim to jest najgorsze. Dobra, czy to nie powinno być gdzieś tutaj? Bo mi się wydaje, że tu jest jakieś takie specjalne, tajemne przejście. Aha, tutaj nie mogę zapalić, nie? Szkoda. Ja do tego przejścia będę musiał znaleźć coś. Dobra, zróbmy zapis. A nie, to się wydaje być ten jeden wielki, co? Cholera. W głupi sposób sobie dałem życie odebrać, co? Nie no, jakieś mikstury chyba mam, więc sobie... Nie będę sobie wczytywał przecież gry, żeby tylko z nim powalczyć od nowa. Dobra. Ginże, cholero. Niczego wziąć. Ja wiem, że tutaj nie ma nic. Dobra. Bier pochodnie. O, i czy faktycznie mam jakieś mikstury? A, dobra, łuknij sobie jedną miksturę. Mikstur mi nie szkoda. Bardziej mi szkoda roślinności, bo roślinność jeszcze można jako tako spożytkować. I jak to będzie? Wiadomość dla paladynów. Zaraz poprosił mnie, żebym dostarczył list z jego towarzyszą paladynom. Żeby wydostać się z kopali, muszę udać się do porzuconej szoli i znaleźć na dalekiej ścianie kamień aktywujący sekretne przejście... Aktywujące. Na dalekiej ścianie? Co? Na dalekiej ścianie. Że po prostu będę chodził tak i będę szukał, co? No najlepsza taktyka, nie? Na dalekiej ścianie. Jaką daleką ścianę chodzi? Czyli o tą daleką ścianę chodziło. Dobra. Najlepiej chodzić i klikać po prostu po wszystkim. Ciemne grzyby, więcej roślinności, więcej bryłek, bo tak. Kurde, jak my wyjdziemy z tej kopalni, to będziemy bogaci, normalnie będziemy bogaci. Merdes. Uuu, kurde. Cholera, przecież się zawalono. I co teraz zrobić? Mi się widzi, że coś tam może być, jak faktycznie. Dziękuję. No tak też można zbierać. Pewnie znając was, pewnie mnie poinformujecie, że...
Było jakiś tutaj przełącznik, żeby otworzyć tą bramę i że tam coś faktycznie fajnego było. Kurde, tylko nie wiem jak to otworzyć tak faktycznie. Może to kiedyś tutaj będę... Nie wiem, nie wiem. Dobra, zlewamy to, po prostu zlewamy. O. Jeszcze raz. Dobra. Alaster, jesteś pochodnią! Jej! Jej! Dobra, no to chodźmy tutaj do naszego Draxa, poinformować go, że sytuacja nie ma się za dobrze. I w sumie to już de facto będą wszystkie zadania, jakie tutaj wykonaliśmy. Ej, ty! Почему ты вернулся? Я не думаю, что ты успел добежать до лагеря и вернуться назад. Проход завалило. Что? О нет! Теперь все пропало. Придется обойтись своими силами. Черт! Ладно, Ластер. Я пока буду готовиться к восстанию. А ты иди. Записка останется у тебя для сохранности. Может, тебе удастся как-нибудь выбраться. А мне нужно заняться делом. Еще предстоит куча работы, теперь весь план придется пересмотреть. Masz jakiś pomysł, jak się stąd wydostać? Mam pewien pomysł, ale bez pomocy Inosa się nie obejdzie, ponieważ jeśli on nie obdaruje cię niezwykłym fartem, to ci się nie uda. Zamieniam się w słuch. Słyszałem od sama, że pierwszy oddział orków na wyspie był nieliczny, więc orkowie wybrali najsprytniejszego spośród kopaczy. Tamci za wolność i garść monet pomagali orkom pilnować porządku i wypełniali drobne zadania. Co prawda, dawno nikt ich nie widział w kopalni, być może orkowie coś tam. Tak, cholernie mnie pocieszyłeś. I jak z twoim zadaniem? Mogę się wydostać z jednym z... ten? Mogę zaproponować ci tylko jedno. Musisz stać się niezastąpiony. Pomagać niewolnikom, pokazać swoją siłę. Swoją siłę możesz zademonstrować na arenie, a niewolnicy zawsze znajdą parę zadań dla ciebie. Możesz oczywiście też ubić Uszaka. Wielu o tym marzy, ale wydaje mi się, że jest jeszcze za słaby. Ubić Uszaka, mówisz. Dobra. Dalej byłeś pochodnią, co? A wiadomo, że palenie w Drax. Dobra. Spoko, naprawdę spoko. Przede wszystkim, wiecie co jeszcze zapomniałem zrobić? Wiecie co zapomniałem zrobić? Pomodlić się do Inosa. Tak na dobrą sprawę zapomniałem się pomodlić do Inosa. O Inosie. Pomodlić się. Zręczność plus jeden. Dziękuję ci, o miłosierny Inosie. Mam 13 zręczności. Naprawdę trzeba tutaj się modlić. Ej! Lafer? Łód, tak, tak. Otrzymano 4 bryłki magicznej rudy. Ile mam mimo wszystko tych bryłek? 70. Mhm. To niezły wynik, to tak naprawdę bardzo niezły wynik. Z takim końcowym... z końcową rudą będę wychodził. Nawet będę miał więcej. Kurde. Czy po 2 wydobywałem. 80. Spoko, spoko. Dobra, to dzienną normę rudy wydobyliśmy, więc idziemy do tego worka całego. Pogadać z nim. I idziemy na drugi... do drugą poziom. Makar. Dobra, sobie już rozmawialiśmy. I drugi rozdział! Wyspa Dekrabanty. Dziennik Harta, wiadomość ten. Ładnie, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No to teraz chodźmy jeszcze oddać Uszakowi tą dzienną normę rudy. Aha, myślę, że... Morra, надо говорить с Покаром. Я бы на его место не делал из тебя наемник, а наоборот, выкидывай, чтобы тебя сожрали ползуны. От тебя, Морра, много болеет голова. Ты смеешь сомневаться в решении своего командира? У Морра слишком длинный язык. Уходи вон!
Да, не буду больше тебе мешать. Осталось только одно дело — сдать тебе руду и уйти, чтобы не видеть твоей зеленой рожи. Возьми руду. Хорошо. А теперь убирайся! Ale te dialogi są dobre, nie? Trzeba przyznać, że w Dark Souls są naprawdę dobre. Jej, dobra. No może nie będę zakładał tej broni, tylko po prostu zrobimy sobie to tak. A punkty życia to ja sobie mogę wypić. Manę to ja nie wiem, czy ja będę zwiększał. Spoko. Ach. I będę miał 172 punkty życia. Bo z tego co wiem, już na drugim poziomie nie traci się punktów życia, jak się idzie spać. Tak na dobrą sprawę. No. Ale jeszcze nam zostaje drugi poziom i chyba trzeci jeszcze, nie? Dobra, ci się tutaj nie czepiają. Dobra, ale lepiej już sobie wchodzić z włączoną telekinezą. Sobie pozbieramy wszystko, co? Pozbieramy sobie wszystko jak leci. Coś na dole gdzieś? O, cześć Fint. Czyli ty przyszedłeś tutaj kopać. Вот ты и попался. Сейчас я отплачу тебе за все. Отойди. Мне нужно за сегодня добыть еще две нормы. Это ты мне говоришь отойди? Твоей наглости нет предела. Ты не понимаешь. Если я не успею собрать руду, придет Ушак и опять изобьет меня. Понимаешь? Он приходит каждый день и лично смотрит, сколько я добыл. И если не хватает даже одного кусочка, то мои кости встречаются с его волосатой ногой. Но почему? Ты же все уладил. Всех орков обвел вокруг пальца, да и меня заодно. Всех, да не совсем. Тарок поговорил с Ушаком, и они выяснили, кто во всем виноват. Вот тогда мне первый раз и досталось. Думал, не выживу, два дня кровью харкал. После этого орки взялись за меня всерьез. Ни на один шаг не отходят. Кто-то из них всегда дежурит рядом. А я должен каждый день добывать тройную норму руды. Ты представляешь, что это такое? Теперь я уже не жилец. Но ведь я тоже помогал тебе. Почему орки не взялись за меня? Потому что именно я разговаривал со всеми орками и завоевал их доверие. А ты оказался не при делах. Никто про то, что ты участвовал в этом деле, и не заподозрил. Я ведь именно этого и добивался. Это тебя и спасло. Выходит, ты перехитрил сам себя. Выходит так. Черт, Ушак идет. Я тут с тобой болтаю. Nie trafi go. I oczywiście, że mu wszystko weźmiemy. No. Tylko, że to jest tak, że to zadanie zostawiłem sobie na sam koniec. Dlatego nie odczułem tego, że mnie tutaj wyrolował. Ale jak widać, jakbym to zadanie zrobił wcześniej, to... to pewnie ja bym tam został na samym dole, co? Czort, w czym dzieło? Okej. Dobra. Bryłka magicznej rudy. Coś jeszcze tutaj jest? Jest jakaś skrzynia. Nie, nigdy nie odkryć to bez nużnego klucza. Czyli tutaj tak by będzie trzeba się namęczyć z tymi kluczami. No cóż. Jest jakiś tutaj ork, z którym mogę porozmawiać ogólnie z kimś? Co ty tutaj zrobisz? Wydawać słowa, za twoją dzierżyzm. Aha, sobą już tutaj rozmawiałem, tutaj jesteś tutaj po prostu nawalony. Ja by chciał coś to uznać. Można mnogo mówić i mało robotać. Tignoju. Cześć Kowalu. Dawno mi się nie widzieli. Привет, брат. Теперь я один из наемников орков. Наемник? Интересно.
Да, каждый в этой шахте крутится как может, чтобы не отдать концы раньше времени. Поэтому я понимаю тебя. Слышал что-нибудь? Говорят, что на поверхности есть древний храм, где... Ага, добра, ты тут с собой разговариваем. Найдите бы знать какие-то ключи, что? Я не умею открывать замки отмычкой. Не умеешь, так? Так patrzę, bo lubią ukrywać twórcy w takich bardzo różnych miejscach niektóre rzeczy. Zresztą sami widzieliście jak to jest. Mięso kopacza. Ulala. Dobra, to chyba tutaj na dole nie ma nic. Przyznam się, że teraz cholernie głodny się zrobiłem. Chyba po tym odcinku pójdę po prostu coś sobie zjeść. Ahaha, zrobię wam smaka. Chociaż nie, ja wrzucam w takich godzinach, że pewnie wy jecie obiad. Zazwyczaj jecie obiad. Aj, rany. Dobra, to wchodzimy sobie tutaj na górę. Będziemy musieli poszukać tego worka całego. Ale fajne tutaj budynki mają. Кто ты? Это не касается Морро. Иди работай. Ок. Не ма проблему. Видно, что есть тут трохе так иначе. Орг-воевник. Хеба бам си научил отверание еще куфров. A musiałbym zejść niżej i do wyspa tam pogadać z nim. Z tego co widzę, to są tutaj jakieś skrzynki takie wartościowe. I chyba można byłoby tutaj sporo zdobyć rzeczy, nie? A nie, tutaj na samym dole nie ma. Tutaj jest jakiś węgiel. No dobra, no trzeba tutaj sobie wyzbierać. Zanim zaczniemy rozmawiać, to sobie wszystko wyzbieramy. Tutaj jest kilka wojowników. Ej, no to się tutaj ciągnie tak faktycznie. Ulala. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Odwieczny wróg. O właśnie. Jeszcze jeden. Więcej. Więcej chrząszczy. Brakowało mi ich i to bardzo, co my na mnie sprawy nie zdajecie. Wszystkie powybijałem i już mi nic nie zostało. Słyszę, jakby tutaj coś bardzo ciężkiego chodziło. Taka dobra sprawa. Nie widzę, żeby tutaj coś było. Ale w sumie dobra kara z tego Finta spotkałam. Chociaż mimo trochę mu współczuję. Tak naprawdę trochę mu współczuję, że jednak tak się wkopał, bo jednak trzy normy musi wyrabiać, to też nie jest aż tak mało, nie? Okej, tutaj jest jakaś bryłka magii. 10 na 10, Wiśnia, jesteś najlepszym graczem Gothica. Tylko ty jesteś taki głupi, żeby się dać zabić z takiego ten. Brutalny orkowy topór. No to chciałbym wyzbierać to jakoś. Właśnie w ten sposób. A. No i chyba już tutaj nie ma nic. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie będziecie używali. Nie, no tutaj to mogę sobie podejść i tak to zebrać.
że będziecie narzekali, że tego trochę tak nadużywam tej telekinezy. W dalszym ciągu muszę poszukać jakichś kluczy, tak na dobrą sprawę. Nie kot? Cześć, kocie. Przyszedłeś na koniec odcinka. Spóźniłeś się. To dziwo, nie ma nic. No ale roślinek trochę jest. No te roślinki to posprzedajemy, nie? Sprzedajemy sobie. Tutaj jest Beliar. Cześć, Belek. Mnie nigdy nie odkryć tak bez нужного klucza. I kolejnego klucza trzeba. No, z tymi kluczami to będzie naprawdę trzeba się pomęczyć, z tego co widzę. Kurde, masakra. Nie zgadnę, tutaj będzie jeszcze kolejna skrzynia. Nie, więcej roślinek. Ale dla tych bonusów wszelki trzeba to zbierać. Zresztą nie gramy na poziomie łatwym. Zresztą z tego co słyszałem, mod... W sumie daje się już teraz odczuć, ale mod... Nawet... No jest ciężki. Też myślę, że na łatwym poziomie to też byłoby ciężko. Szkoda, że tych skór nie mogę pozabierać. Te skóry zawsze były sporo warte. Zwłaszcza te cieniosfora. Ale no cóż, byłoby wtedy za łatwo, nie? Byłoby wtedy też za łatwo. Nie ma tutaj nic. A tutaj także nie ma nic. Dobra, to jeszcze jest tylko tam przejście. Ale wiecie co? To ja po prostu bym kończył odcinek właśnie na ten moment. Został wykryty podejrzany plik. No właśnie, został wykryty podejrzany plik. To mój żołądek, który jest pusty. Więc trzymajcie się. Na razie.